Jesteśmy w Poznaniu z Jarkiem Gajkiem, popularnym Pumbą. Cześć Jarek. Siemanko. Chwila po seminarium z Markusem Buczeczą. Jak Ci się podobał ten 3-godzinny trening z aktualnie najlepszym zawodnikiem na świecie? No, cóż mogę powiedzieć, że naprawdę pokazał kilka świetnych technik. Myślę, że mi się przydadzą. Na pewno też pokażę to swoim zawodnikom, których na co dzień trenuję. No i co? No i mam nadzieję, że jeszcze nieraz nas odwiedzi. I na pewno tu przyjadę, nie? Bo jego techniki są naprawdę fenomenalne, nie? Bardzo mi się podobało na sam koniec, kiedy zwykle niewielu Brazylijczyków tak robi na swoich seminariach, że wszyscy razem usiedli i zadawali po prostu mu pytania, nie? Na temat technik, jakie on preferuje, o techniki, jakie, żeby pokazał, które wykorzystał w swoich walkach. Najbardziej mi się podobała ogólnie ucieczka z Taktarowa, po czym następowało zejście za plecy przeciwnika. To było magiczne. No i bardzo fajne. Mam nadzieję, że się przyda. Żałujesz, że na treningu nie było możliwości posparowania z Buczeczą? No, w zasadzie fajnie by było się z nim pokulać, jednak szczerze to i tak jestem zmęczony po pracy nocnej, także nie narzekam. No właśnie, wiemy, że od dłuższego czasu borykasz się z poważnymi urazami. Co ci konkretnie dolega i jak na dzień dzisiejszy wygląda twój stan zdrowia? Czerwca nie trenowałem, teraz zaczynam tak na pół gwizdka, trenuję. Powoli się wdrażam w rytm treningowy. Obecnie dyskopatię miałem, tam już tam ponaprawiał, coś rehabilitant, teraz mam jakieś tam stany zapalne przy kręgosłupie, także no nie wiem, no mam nadzieję, że jak najszybciej powrócę po prostu, nie, do czynnych treningów. To twój ostatni start? Kiedy był, gdzie miał miejsce? No, ostatni start to był właśnie w maju, w Kopenhadze, nie? A wcześniejszy to tak naprawdę no, to był w Lizbonie, nie? Ostatnio ogólnie w ciągu 2 lat to bardzo mało startowałem, mam nadzieję, że to się zmieni, nie? Już rok temu chciałem właśnie startować też na Mistrzostwach Polski, ale ledwo co tak naprawdę wyszedłem ze szpitala po operacji, no i teraz co? Teraz zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym koniecznie wystartować na tych Mistrzostwach Polski, bo aż głupio tak nie startować, tylko jak pojedzie, to gdzieś pojedzie za granicę, nie? Chciałem w końcu tam właśnie sobie tutaj gdzieś pojechać w Polskę. No właśnie, startowałeś na zawodach w Kopenhadze, tam startowałeś w dywizji czarnych pasów. Jak ogólne wrażenia z tego turnieju? W kategorii wagowej no niestety z tego co pamiętam, to w Kimurę się wkopałem z trójkąta. A w Open no, przegrałem na punkty, nie? Ale bardzo minimalnie. W ostatniej sekundzie popełniłem błąd i tak naprawdę byliśmy w 50-50, ja usiadłem na dupę i przeciwnik dostał punkty. No, także to była moja pomyłka, no. Ale ogólnie polecam wszystkim tak naprawdę pojechać na imprezę jakąś BJTF tutaj gdzieś w pobliżu, na przykład w Monachium, w Danii, bo nie są to aż tak mega wielkie koszta, naprawdę doświadczenie bezcenne. Wiemy, że jesteś bardzo zagorzałym fanatykiem jiu-jitsu. Może świadczyć o tym fakt, że zdecydowałeś się wziąć kredyt, żeby polecieć do Brazylii i żeby tam trenować z najlepszymi. Jak to i co możesz nam powiedzieć o tej sytuacji? No co, no niestety, no tak się to potoczyło, jednak zawsze chciałem jechać, moi znajomi jechali do Brazylii. Do Brazylii czy to do Stanów, no i środki mi nie pozwalały, ani moja praca na to, żeby sobie tak po prostu pojechać, nie, na taki wyjazd, nie, także postanowiłem wziąć kredyt, bo mi się wydaje, że to pieniądze nie są najważniejsze tak naprawdę, a jednak przeżycia pozostają na całe życie, nie. Czyli nie żałujesz tej decyzji o kredycie i było warto? Było warto, już spłacona, także spokojnie, jakoś się żyje. No dobra, no to czyli tak pokrótce powiedz nam szybko o twoich planach na kolejne miesiące, planach pod względem trenerskim, no i zawodniczym.
No generalnie chciałbym, żeby właśnie moi zawodnicy wystartowali na Mistrzostwach Polski. Mam nadzieję, że ja też wystartuję, nie? Na World Pro na pewno się nie wyrobię w październiku. Mam nadzieję, że jakieś następne będzie gdzieś przy grudniu. Muszę zobaczyć tam kalendarz, nie? Bo chcę koniecznie pojechać w końcu na World Pro, na główny turniej, bym chciał się zakwalifikować. No Lizbona to standardowo, tam zawsze jeżdżę, obiecałem sobie, że będę jeździł, bo no najlepszy turniej w Europie, nie ma co się oszukiwać. A potem zobaczymy, co to będzie. Na pewno jakieś jeszcze mogą być eliminacje do World Pro. Będę chciał w Polsce wystartować jeszcze na Pucharze Polski, nie? No i zobaczymy tak naprawdę, jakie turnieje będą, nie? Będę chciał jak najwięcej startować, nie? Mam nadzieję, że tylko zdrowie pozwoli, nie? No, przyłączam się do tego, życzymy Ci jak najwięcej zdrowia, żeby urazy omijały Cię szerokim łukiem. No i na koniec, na zwykle, możesz komuś podziękować. No co, chciałbym podziękować tym, którzy po prostu zawsze są ze mną. Dziękuję. Dzięki wielkie. To jest najgorsze.